Mamy dzisiaj niedzielę, piękną pogodę, świeci słońce. Żona z dzieciakami pojechała do Centrum Nauki Kopernik, a mąż, inwestor, siedzi na budowie, żeby podlewać beton, bo jest taka potrzeba. Obecnie jesteśmy na etapie, wylaliśmy w dniu wczorajszym strop, mamy tygodniową przerwę przed wznoszeniem drugiej kondygnacji budynku. Tak więc jeszcze trochę nam zostało do osiągnięcia stanu zero. Gdybym miał z perspektywy tych może nawet krótkich doświadczeń budowlanych oceniać, no to nie jest tak źle. Co nas zaskoczyło? Może jedna jedyna rzecz związana z wyborem ekipy budowlanej. Mam świadomość, że od budownictwa pasywnego i energooszczędnego wymaga się dużej dokładności i precyzji w budowie. I wybierając ekipę, która nie miała do czynienia dotychczas z takiego rodzaju budowaniem, no trzeba się liczyć z tym, że ludzie ci będą działali na bazie swoich nawyków. Więc pozostawienie ich bez nadzoru, bez kontroli z dużym prawdopodobieństwem będzie skutkowało tym, że zrobią to tak, jak do tej pory robili. Zabezpieczenie finansów związanych z budową. My mieliśmy zgromadzone środki, które wystarczyły na budowę chyba obecnego stanu. Przy czym nie zakładaliśmy wykorzystania ich na pierwszym etapie budowy i tak też konstruowaliśmy harmonogram wydatków stanowiących załącznik do wniosku kredytowego. No niestety, ze względu na czas trwania procedur bankowych, ten margines bezpieczeństwa, który mieliśmy, okazał się bardzo potrzebny. Wiemy, że w jednych bankach można uzyskać decyzję kredytową nawet w ciągu jednego dnia, przynajmniej w teorii, tego nie sprawdziliśmy. Natomiast te procedury mogą się przeciągać także do ponad miesiąca czasu. Więc jeśli ktoś ma plany budowania w sposób dynamiczny, gdzie oczywiście te pieniążki są potrzebne w dużych ilościach, to musi być na to przygotowany. I lepiej, żeby miał ten zapas gotówki, czy to swojej, czy to nawet jakiegoś wsparcia rodziny, które będzie mógł wykorzystać i w przypadku przeciągających się procedur bankowych móc stabilnie realizować budowę, nie narażając się na to, że ekipa postanowi zejść z placu budowy ze względu na brak płynności finansowej. Kiedy zaczynaliśmy budowę domu, znajomi uprzedzali nas, że jest to trudne przedsięwzięcie, że w skrajnych przypadkach może się to kończyć nawet rozpadem małżeństw, ze względu na to, że jest to duży stres, duże obciążenie finansowe. Dlatego też zaczynając tę budowę, powiedzieliśmy sobie, że musimy być tego świadomi i spróbować się zmierzyć jednak z tym tematem. Czy rzeczywiście jest tak źle? No myślę, że nie. Myślę, że istotne jest to, że jakoś tam byliśmy w stanie poukładać sobie zadania domowe związane z pozyskiwaniem środków na życie, na budowę i dotyczące pilnowania tematu i realizacji budowy.